Jedyne co tak brzmi, że właśnie jeszcze w tym pokoju to ja. A nie oceniamy tutaj moich umiejętności, mojego grania, tylko dźwięk tego wzmacniacza póki co, czyli oceniam ja. Tak, to jest moje subiektywna opinia, ale to brzmi naprawdę fatalnie. To są presety, tak a propos. Dźwięk jest na 12 i zniekształca. Zniekształca mała torebka damska dźwięk przy ustawieniach fabrycznych, presetach. Dźwięk jest przytłumiony, jest niewyraźny, zniekształcony i ogólnie, ja bym miał szybką ocenę dać po, nie wiem, 10-15 minutach, to bym mu dał 2 z minusem. Gdzie Yamaha ma piątkę? Może niech będzie piątka z minusem. Nie no, Yamaha ma piątkę z minusem. Kojome mówię, Yamaha używam już ponad półtora roku, ale tak naprawdę moje użytkowanie wyglądało tak, że podłączałem, ustawiałem jakieś sobie presety z neta pościągane, które fajnie brzmiały i grałem, koniec. Znudziły mi się presety, resetowałem, sobie coś pokręciłem naprawdę szybko i dźwięk naprawdę był piękny, pełny, tak? Mówię, jedyny mankament to po prostu chciało mi się czegoś nowego, i chciałem coś głośniej grać bez charczenia, tak? Bo te głośniczki jednak malutkie no też mają swój limit. Natomiast to kompletnie nie wypełnia nawet ćwiartki butów Yamahy. No kurde, no. Naprawdę liczyłem, że to będzie nie dość, że głośne, nie dość, że lepiej będzie brzmiało. No miałem wysokie jakieś oczekiwania wobec tego wzmacniacza. Pobawię się, zobaczę co to mam 30 dni na zwrot, ale no szczerze mówiąc, no nie porwało mnie to kompletnie. Kompletnie mnie ten wzmacniacz nie porwał. Brzmi paskudnie. Paskudnie i tanio. Aczkolwiek ten dźwięk na pozycji flat jest przyjemny, jest naprawdę przyjemny. Aczkolwiek też teraz decydować, to bym nawet się nie zastanawiał dwa razy i bym go po prostu oddał komukolwiek, kto by mi go przekazał i w życiu bym nie zamienił tego wzmacniacza. Także 90%, 98% nawet bym powiedział teraz, że wraca i to mam nadzieję, że szybko go odeślę. No i na pewno już kolejny wzmacniacz, chyba to będzie jakiś wzmacniacz z przynajmniej 8 cali, 10 cali głośnik. Może 12, nie wiem. Po prostu chodzi o to, że mam naprawdę mały pokój i nie mogę mieć głośnego wzmacniacza, bo ogłuchnę, tak? Nie chcę ogłuchnąć. Jeszcze mi się słuch na pewno przyda do wielu rzeczy, także nie mogę też przesadzać, a nie będę wystawiał gdzieś wzmacniacza do innego pokoju czy do łazienki, tak? Żeby grać. Także a póki co nie chcę wydawać dużej kwoty na wzmacniacz naprawdę już na najwyższej półki, jeżeli chodzi o wzmacniacze symulujące, czyli Kemper na przykład, tak? Wiem, żeby załatwił sprawę pewnie głośniczek jeszcze taki jeden,
Yamahy, czy najlepiej dwa, po jednej stronie, po drugiej stronie i w środku Kemper. Yamaha gdzieś by na bok poszła, jako backup. To byłoby idealne rozwiązanie, ale aczkolwiek nie jestem jeszcze przekonany, czy przede wszystkim nie mam takich funduszy, żeby taką kwotę przeznaczyć. To jest marketing właśnie. Napisane, że jest 50 W, nie głośność, moc tego wzmacniacza, tu jest 10 W. Ten wzmacniacz brzmi praktycznie tak samo głośno jak ten, zachowując lepsze walory dźwiękowe moim zdaniem. Także, no nie, Vox. Tak się nie robi. Ja nie sądziłem, że to będzie 50 W, tak? Aczkolwiek no, sądziłem, że będzie no, przynajmniej troszkę głośniejszy od Yamahy. Mamy tak, gain 12, a podkręćmy gain jeszcze. Przyjemne to podmuch wiatru z tego wzmacniacza. O, jest naprawdę przyjemne. Na pewno wszystko mi trzęsie w pokoju, tak? Nie wiem, podłożę gąbki pod niego. Może Yamaha pożyczy? Pożyczysz swoje gąbeczki? No i co, jakoś się przemęczę, tak? Dzisiejszą naukę. Wahałem się właśnie, czy mam zrobić takie w stylu takim jak w takim stylu jak teraz to wygląda, czy po prostu robić zwykłe swoją dzienną lekcję, tak? Przechodząc przez wszystkie ćwiczenia. I taki był plan właśnie, że to zrobię, aczkolwiek kompletnie to nie wyszło, bo no nie, ja jednak muszę mieć ten swój dźwięk, który mnie mobilizuje i że tak powiem, chcę go produkować i chcę mi się grać, tak? Chce mi się grać właśnie przez dźwięk. Jak słyszę taką, brzydko mówiąc, serakę, to nie chce się grać. To naprawdę się nie chce grać. Także jednak będę musiał poświęcić trochę czasu i popróbować, czy da się coś z tego wyłuskać dobrego. Mam nadzieję, że tak, ale no na chwilę obecną no to nie wygląda to tak jak tutaj, tak? No to jest bajeczka po prostu. To jest dźwięk. To jest dźwięk, przy którym się chce grać. Nie jest to max, bo na kanale Clean mogę go jeszcze trochę. Weźmiemy na maxa. Teraz jest na maxa, master na maxa, gitarn też na maxa. Jest, zachowuje. Kurde, no tu dopiero nie zniekształca, tak? Przester, no to zacznie zniekształcać, także volume gitarę, instrument trochę przyciszę i no nie ma co porównywać nawet. Ale to i tak wgniata to coś w podłogę, także dobra, trzeba to kończyć. Naprawdę
naprawdę fatalne. Nie polecam nikomu póki co. Nie wiem, czy Yamaha, pomimo tego, że jest z 2000, nie wiem, 12 roku, to jest z 2017 roku, to dźwiękowo to jest o wiele, wiele, wiele bardziej jakościowo wyżej niż Vox, tak? Zobaczymy, co mi się uda po tygodniu, po dwóch tygodniach z tego wydusić, ale... ale nie sądzę, tak? Chciałem coś fajnego powiedzieć, jakieś porównanie, ale nic mi nie przychodziło do głowy. Także, no nic, póki co Yamaha, nie obraź się. Może Yamaha użyczy gąbeczki, może to jakoś, że tak powiem, wspomoże ten wzmacniacz, że nie będzie się tak trząsł, nie będzie może tak, nie wiem, przynosił wibracji na siebie, bo słychać po prostu, jak ten plastik gdzieś tam w środku się rusza. Na kamerce GoPro basy są strasznie standardowo fabrycznie podkręcone, także dźwięk totalnie i tak nie będzie tego oddawał, ale nie o to tutaj chodziło, tu chodziło o moją jakąś subiektywną opinię, żeby się podzielić. I no, na pewno nikomu bym nie polecił tego wzmacniacza, skoro ten, pomimo że jest starszy i chyba ciut droższy, bije na głowę ten, tak? Bije na głowę, pomimo że to nie jest wzmacniacz, który ma mieć jakieś symulować wzmacniacze na czystym kanale. To im tak sobie radzi, moim zdaniem, lepiej niż ten, gdzie tutaj tych czystych kanałów jest cała masa, tak? O metalowych nie mówię, no ta Mesa Boogie Double Rec wydaje się brzmieć, jeszcze coś z tego się chyba zrobi. Natomiast całej reszty, no to no nie za bardzo, tak? Nie za bardzo i no i tyle. Koniec tego gnędolenia. Czas się brać za prawdziwą naukę, bo przyszedł mną jakieś 3 godziny gry. I szczerze mówiąc, trochę się boję, bo wiem, że będę grzebał cały czas w opcjach, bo mi dźwięk nie będzie pasował w tym czymś. No ale tak, muszę zdecydować i go spakować i odesłać, jeżeli nie będzie pasował. Zamknąć temat, tak? I zacząć szukanie znowu czegoś innego. Ale to nie jest takie niestety łatwe. Kolejny na moim radarze będzie chyba Blackstar 1-watowy albo 5-watowy, ale z tego co czytałem, opinie są też bardzo podzielone. Jedni zachwalają, że to najlepszy jest Tube Up, wzmacniacz lampowy, tak, w tym przedziale ceniowym do grania w małych jakichś tam pomieszczeniach. Natomiast inni ludzie mówią, że brzmi tandetnie, tak? Także no nic nie zostaje mi innego, jak testować to na sobie. Albo zainwestować w Yamaha THR-100. Tyle, że no kompletnie to jest overkill do moich warunków tutaj. Po co mi 100-watowy wzmacniacz, tak? Aczkolwiek nic nie powiedział, że muszę grać na 100 watach. Aczkolwiek no nie widzę takiej potrzeby inwestowania takich pieniędzy w taki wzmacniacz. Jednak coś chcę kupić w miarę taniego i adekwatnego do moich warunków, tak? W których mam grać. Także póki co mam ochotę Voxa po prostu zepchnąć stąd. Gdyby mi nie spadł na moje drogie, w przenośni drogie, chociaż w rzeczywistości też nie były tanie, ale na moje kochane gitarki tutaj, to mam go ochotę po prostu z tej szafki i spadaj stąd po prostu. Najchętniej bym go nigdy nie kupił. Takie są moje pierwsze wrażenia. Wstydź się, Vox. Z takim syfem wyjeżdżać na rynek. Dobrze, że nikt nie, przynajmniej nie reklamowali, że to jest killer Yamahy. Bo nie, po prostu nie. Tak jak wygląda plastik, tak samo i brzmi. Metal i tak samo brzmi.